Dzień dobry, witam Was serdecznie w niedzielę. Witam się moim śniadaniem. Dzisiaj mam jedno jajko na twardo, troszeczkę majonezu, półtorej takiej kiełbaski, takie frankfurterki surowe. One się powinny gotować, ja podejrzewam w mikrofali, nie wiem, zobaczymy. Trochę papryki, ogórek kiszony i plasterek takiej wędliny, bo kupiłam, jeszcze jej nie spróbowałam. Zobaczę, nie wiem, czy ja to wszystko zjem. Jeszcze w razie czego mam jedno jajko, jak będę miała chęć. No najważniejsze, żeby zjeść warzywa, jajko, a tą wędlinkę to na końcu i do tego robię sobie herbatę bez cukru oczywiście. Kto tu śpi? Spóźniłam się, bo miała tak fajnie łapkę na głowie położoną, ale spóźniłam się. Oczy byłam, ruszyłam się i ona już się, wiecie, przestawiła. Pokaż, jak miałaś tą łapkę. Pokaż, pokażemy, tak? Ojejku. Nie pokażemy. O, tak miałaś, tak? Tak miałaś łapkę. O. Kiciunia. Kicia. Kicia. Śpisz sobie. Dzień dobry, kochani. Witam Was serdecznie w niedzielę. Pokazałam Wam przed chwilą moje śniadanie. Zjadłam to było około 12, mam godzinę 15. Na razie nie jestem jeszcze głodna, także tak jak widzicie, takie śniadanie bez chleba też można się najeść. Nie trzeba tego chleba, wiecie, tyle w siebie wpychać. Chciałam Wam powiedzieć jeszcze jedną rzecz, bo zapomniałam oczywiście wczoraj odnośnie tej diety, którą miałam przez rok czasu. Chodziło mi o to jeszcze, bo zapomniałam Wam powiedzieć, że ja byłam rok czasu na tej diecie i wcześniej, przed dietą, nie byłam chora na niedoczynność tarczycy, natomiast po diecie już tak. I wiecie co, właśnie też tak by mnie to zastanowiło, czy faktycznie jest to wynik właśnie tego, że byłam na tej diecie, wiecie, tak długo. Jest to też, ta dieta była dla organizmu mojego, dla mnie osobiście wielkim stresem, także wiecie, stres też robi w organizmie no niekorzystnie, także no taka po prostu moja historia i po prostu też tak jakoś wiecie, zaprzestałam wierzyć wiecie, w te diety, w to wszystko. I powiem Wam, że teraz też jestem taka rozbita, bo chciałabym coś zrobić takiego, wiecie, dla siebie, żeby, no po prostu wiadomo, tak, no dla siebie, żeby się lżej z sobą czuć, lepiej się czuć, mieć właśnie bardziej płaski brzuch, bo tak po prostu za bardzo to ja już, wiecie, ja już się przyzwyczaiłam do siebie, do tego po prostu jak wyglądam, do mojej wagi jakiejś tam, tylko po prostu przeszkadzają mi pewne właśnie rzeczy, typu na przykład ten wystający brzuch i to po prostu chciałabym zmienić przede wszystkim. No ogólnie tak, wiadomo, że chudniemy w brzuchu, to i schudniemy w udach, w nogach i tak dalej. No i tak właśnie jestem teraz rozdarta, powiem Wam, bo tak jak mówię, no ta dieta niskowęglowodanowa czy keto, no jest eliminacja pewnych też składników odżywczych. Ja już też po prostu jestem zmęczona tym, zmęczona jestem po prostu tymi dietami i no chciałabym to po prostu teraz zrobić tak po prostu z głową. Nie to, że stricte, wiecie, nie wiadomo ile schudnąć, po prostu tam, wiecie, z parę kilo po prostu, żeby się czuć lżej. No i tak właśnie jestem rozdarta, bo tak, jeden mówi tak, drugi mówi tak i nie wiadomo kogo słuchać. Czy rzeczywiście ten dietetyk, 5 posiłków dziennie, deficyt kaloryczny, ale no, mi się po prostu już nie chce ważyć produktów i jeść o określonej godzinie na czas, bo tak jak mówię, no ja byłam przez rok na takiej diecie i to był właśnie taki ogromny stres też dla mojego organizmu. Poza tym ja gotowałam też, wiecie, nie tylko dla siebie, tylko dla rodziny oddzielnie i naprawdę wszystko robiłam po prostu w biegu. Teraz po prostu już bym chciała troszeczkę zwolnić, nie robić po prostu tego, wiecie, takie na hop siup wszystko. No i taka jestem właśnie też, nie wiem, czy robić tą niskowęglowodanową właśnie, czy jednak na przykład sobie powrócić. No nie wiem, nie wiem, naprawdę zastanawiam się, ale właśnie tak jak mówię, wszyscy mówią o cukrze, przede wszystkim pić wodę i mi się wydaje, że to chyba głównie
będę teraz na to stawiała. Tak chyba zrobię. No i co jeszcze, kochani? Tracę rzęsy. Nie wiem, czy widać z tego oka bardziej. No, już minęło jakieś 4 tygodnie. Nawet chyba 5 tydzień. Musiałabym zobaczyć na kalendarz, odkąd zrobiłam rzęsy. Bardzo fajnie się trzymały. Teraz u tej, takiej pani byłam, że naprawdę zrobiła to super. Trzymało się, no podobało mi się, bardzo ładnie to zrobiła. Zrobiła takie kocie oko, czyli tutaj dała troszeczkę mniejsze i ciągnęła do większych. Naprawdę fajnie, tylko powiem Wam, no też trzeba siedzieć po prostu 3 godziny, jak Wam Pani siedzi, no leżycie, jak Wam Pani po prostu nakłada te rzęsy, także mi się po prostu chyba już nie chce. To jest za dużo czasu. Dwa, że finansowo, teraz chodzę też na masaże, także wolałabym po prostu przeznaczyć sobie pieniążki na coś innego, właśnie w kierunku zdrowia. Chciałabym zakupić matę do akupresury, bo pani właśnie na rehabilitacji, jak byłam na masażu, no, dała taki po prostu pomysł, żeby właśnie taką matę kupić i wiecie, codziennie jednak tam na tej macie, czy no nie wiem, jak to tam z częstotliwością, albo po prostu, czy jak coś nas boli, to żeby po prostu tą matę sobie wykorzystywać. I też mówiła, żeby wiecie, nie iść, nie wiem, nie znam się, nigdy nie miałam takiej maty, może Wy miałyście, macie z jakiejś firm do polecenia. I też właśnie ona mówiła, żeby nie iść w to, że jakieś drogie, nie wiadomo co, tylko po prostu jakąś tam z Allegro najtańszą matę i sobie, wiecie, zakupić i po prostu te plecki zawsze mogą być rozmasowane. No także tyle niedzielnych opowieści. Dzisiaj, nie wiem, właśnie chciałabym iść na spacer, chociaż taki krótki. Może mi się to uda, także może właśnie wybiorę się jeszcze dzisiaj na spacerek. Nie wiem, czy to będę jeszcze dzisiaj dogrywała coś, czy będę łączyła z poniedziałkiem. Dzisiaj ja nie gotuję obiadu, ewentualnie może te krewetki po prostu zrobię. No to Wam pokażę. Kolację wczoraj to po prostu wykończyłam resztkę tego gulaszu. Miałam też takie ziemniaczki pieczone i sobie zjadłam po prostu te ziemniaczki. Także widzicie, nie przesadzamy. To, co mamy, zjadamy, nie kombinujemy, nie marnujemy produktów. Bardzo nie lubię wyrzucać jedzenia. Staram się po prostu, jak mogę, wszystko tak, wiecie, wykorzystać, żeby po prostu wszystko zużyć i naprawdę nie marnować, nie wyrzucać. Dobrze, kochani, no to na razie. Odzywam się do Was po spacerku. Zrobiliśmy sobie takie, wiecie, 40 minut spacerku. Już po powrotnej drodze oczywiście te moje plecy zaczęły mnie tam, wiecie, boleć. Nie wiem, jest takie jedno miejsce tutaj w tych lędźwiach, że po prostu mnie to zaczyna boleć. Ja konkretnie wiem, w którym to jest miejscu. I powiem Wam, że jutro jeszcze też się wybieram na masaż i poproszę tą panią, żeby się konkretnie zajęła po prostu tym miejscem. Ostatnio mi tam wbijała jakieś... Kocica idzie, otworzyła se, czyli sobie, no nie se, tylko sobie i weszła. Ale to nic, tam wyciszyłam chwilę telewizor, w ogóle w niedzielę to nie lubię nagrywać, no bo domownicy w domu nie mam po prostu, wiecie, wolę po prostu nagrywać sama, jak jestem. Co ja mówię? A, o tym masażu. Ostatnio mi wbijała tam, wiecie, w plecy takie jakby gwóźdki, oni to nazywają, to takie coś, takie... ostro zakończone. No, powiem Wam, że powbijała mi tam akurat tak na wysokości łopatek dość, powiem Wam, intensywnie, no ale te plecki lepiej, nie są takie spięte. Naprawdę fajnie ten masaż wykonują. No, czyli wykonywała mi dwa razy jedna i ta sama pani, także też fajnie, bo jedna osoba robi, też już wiecie, pracuje po prostu jedna osoba z Wami, nie to, że za każdym razem tam ktoś inny i od nowa cała, wiecie, informacje i tak dalej, o co chodzi, także to fajne. No, jutro także też idę jeszcze na ten masaż, to będzie trzeci, no zobaczymy i poproszę właśnie panią, żeby się zajęła szczególnie tą okolicą tych lędźwi, gdzie mnie to boli, może by tam powbijała te igiełki, no nie wiem, zapytam się. No i co, moi drodzy, herbatkę sobie zrobiłam, herbapol, jakiś imbir,
pomarańcz. Nie, imbir z pigwą. Coś takiego mam. Także zrobiłam sobie, bo mi się coś chłodna, bo zrobiło. W ogóle to wiecie, jakbym zaczęła mieć, po prostu być trochę przeziębiona, zaczęłam mieć jakiś kater. Zaczęłam kichać już od wczoraj i cały czas po prostu szukam chusteczek. Więc tak jakbym miała kater. No i co jeszcze chciałam powiedzieć? Aha, o moich posiłkach, no bo tak jak mówię, już zaczęłam po prostu ten temat diety, no żywienia, no to po prostu Wam będę mówić, jak ja się żywię. I słuchajcie, dzisiaj zjadłam jeszcze rosołek. Rosołek zjadłam taki bez makaronu, ze skrzydełkiem, z natką pietruszki. Później zjadłam drugie danie, czyli dzisiaj akurat była kaczka, buraczki i dwie takie kluski śląskie z sosem, także to zjadłam, wypiłam szklankę kompotu, no wiadomo, kompot jest z cukrem, ale no po prostu przy niedzieli ja myślę, że nie ma co też, wiecie, tak zupełnie po prostu zero-jedynkowo wszystkiego traktować. Także to zjadłam, mówię Wam po prostu uczciwie, jakie było moje żywienie. I teraz jeszcze będę miała na kolację, takie mam tam z dwa kawałeczki sushi, to sobie to może zjem i na tym zakończę moje dzisiejsze żywienie. Trochę sushi z sosem sojowym. No i to wszystko. Także tak, takie moje odżywianie niedzielne. Zobaczymy. Dzisiaj widziałam na kanale Monika M Vlog. Monika? Czy Monia? Monika chyba M Vlog. Robiła właśnie kaszę też z warzywami. Ja tu lubię takie rzeczy, powiem, z mięskiem, chyba z indykiem, tak? Bardzo lubię, muszę sobie właśnie też zrobić. Także, no także tyle myślę. Nie wiem, co Wam tam jeszcze poopowiadać. Chciałam się do Was odezwać, bo jutro pewnie bym już zapomniała, co ja robiłam i co ja... Więc mówię, dzisiaj jak dogram, to przynajmniej będę, wiecie... Nie będę musiała jutro się zastanawiać pół godziny, co ja tam wczoraj robiłam, bo skleroza po prostu. Także piję sobie moją herbatkę i wiecie co, oglądam... A, jeszcze Wam chciałam powiedzieć, bo teraz oglądamy też na Polsat... nie, to jest Polsat Play? Nie, czy to jest Play? Kurczę, nie wiem, jak się ten kanał nazywa. O góralach, bardzo lubimy takie odcinki. Bardzo lubię też Polacy za granicą. Jest taki program. Świetny, także cię było o Dominikanie. Także bardzo, bardzo lubię oglądać takie właśnie podróżnicze, no i o tych góralach. I jeszcze Wam chciałam polecić serial na Netflixie. Oglądamy już praktycznie, kończymy pierwszy sezon. Został nam ostatni odcinek, dzisiaj może sobie skończymy. Setka. Także jak ktoś ma Netflixa, to polecam. Bardzo fajny serial. Powiem Wam, że jakoś tak dziwnie zaczęliśmy od drugiego odcinka. Nie wiem, nam się tak przełączyło. Od drugiego, no i tak, mówię, a nic takiego, nie? Ale wróciliśmy później do pierwszego i rzeczywiście tak żeśmy się wciągnęli. Ten pierwszy, później trzeci i później, no już tak coraz ciekawiej się robi. No nie wiem, jak ten sezon drugi, ale na ten moment Wam ten serial polecam. Mi się podoba. Także dziękuję bardzo, kochani, dzisiaj za oglądanie filmiku. Życzę Wam dużo zdrówka. Jeżeli ktoś nie subskrybuje kanału, bo wiem, że bardzo dużo osób ogląda kanał bez subskrypcji, bardzo bym prosiła o subskrypcję. Dla Was to niewiele znaczy, a dla mnie to jest bardzo dużo. Wciśnięcie dzwoneczka, będziecie mieli także powiadomienie o każdym filmie. No i dziękuję moim stałym widzom, jak i wszystkim nowym, którzy doszli. Mam nadzieję, że podobają Wam się treści na moim kanale i dziękuję serdecznie wszystkim za oglądanie. Do zobaczenia, miłej niedzieli, pa pa kochani.